Dzień dobry. Szczęść Bożu. Proszę? Szczęść Bożu może pan zacząć. A. No to zaczynam. Nie. Słowami szczęść Bożu niech pan zacznie. A. No. Szczęść Bożu. Coś czuję, że dawno pan nie był u spowiedzi. No to popełniłem następujące grzechy. Chwila. Stop. Spokojnie. Najpierw mi powiedz, kiedy byłeś ostatni raz u spowiedzi. Co? Głośniej. Jeszcze głośniej. Kurwa, no nie pamiętam. Oj, przepraszam. Przepraszam księdza. Denerwuję się pod presją. Dobrze. Dopiszemy do listy grzechów. Wulgaryzmy przy spowiedzi. No to grzechy popełniłem... Stop! Nie pójdziemy dalej, jak nie ustalimy, kiedy pan ostatni raz był u spowiedzi. No ale nie pamiętam. Musi pan to pamiętać. Spróbujmy razem. U pierwszej komunii pan był? No byłem. Dobrze. A po pierwszej komunii to w jakim wieku pan był? No... Już więcej nie byłem. Nigdy więcej? No nigdy więcej. No to jedno przynajmniej mamy ustalone. A ile pan ma lat? 26. No, chyba szybko tej spowiedzi nie skończymy. To co się w ogóle stało, że po 18 latach zdecydował się pan przyjść? No... Potrzebuję podpis, bo będę chrzestnym. Domyśliłem się. I co jako chrzestny chce pan temu dziecku zaoferować? Myślałem o kładzie. O kładzie? Na chrzest? No, w końcu do niego dorośnie chyba, nie? Ja coś panu wytłumaczę. Powinnością chrzestnego jest przeprowadzenie dziecka przez życie z Bogiem i rozwijanie w nim ducha religii. A jego rodzice mówili, że wystarczy kład. Oni chrzczą dziecko tylko po to, żeby ich rodzice się nie czepiali. Jak wszyscy w dzisiejszych czasach niestety. Ale to nie jest idea tego sakramentu. Ukształtowanie dziecka w wierze Kościoła to coś więcej. Trzeba dawać mu świadectwo dobra, zachęcać do poznawania Stwórcy, do spotykania się z rówieśnikami i księżami. O, co to nie. To dziecko absolutnie się nie będzie z żadnym księciem spotykać. Mało wam już ministrantów? Czy coś pan insynuuje? Ja nic nie insynuuję. Wam nic nie trzeba zarzucać. Sami się oracie na każdym kroku. Jak w tej Dąbrowie Górniczej. Co za masakra. Dobra, nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Poza tym, nie każdy ksiądz jest pedofilem. Ale prawie każdy pedofil jest księdzem. Dzisiaj to prawie synonimy. Dobra, kończmy ten bezsensowny temat. Sam ksiądz zaczął. Wymieniaj mi te grzechy. No... Co? Głośniej, kolego! O kurde! Co? Nic. Po prostu jestem w szoku. To tak się w ogóle da? Ale co to od tyłu? Bardzo księdza proszę mnie nie zawstydzać i nie utrudniać mi i tak tej niekomfortowej sytuacji. Niekomfortowej sytuacji? To nie ja tam wkładałem palce. Niech pan sobie pomyśli, jak niekomfortowo musiała się czuć ta owca. Ciszej, proszę! Bo jeszcze ktoś usłyszy. Oj, nie martw się. Dużo osób dzisiaj to usłyszy. A tajemnica spowiedzi? Obowiązuje przecież księdza tajemnica spowiedzi. Pana też obowiązuje kodeks moralny i zakaz znęcania się nad zwierzętami, ale to jakoś panu nie przeszkadzało. Ja na księdza złożę skargę do biskupa. Do wujka? No proszę bardzo. Wujek to ma specjalne miejsce na takie skargi. Jakie? Niszczarka do papieru. Co mi zrobią? Przeniosą mnie? Wielka mi kara. Jak nie tu, to gdzie indziej rozwinę swoje manipulatorskie wici. Dobra, jedź pan dalej z tymi grzechami. Dobra. No, dalej. O kurde, ale jaja. No, powiem panu. Leci pan po bandzie.
Widzę, że się trochę tego nazbierało przez te 18 lat. Nie, to dopiero zamykam ostatni rok. Panie drogi, nie mógł pan przyjść i jak każdy po prostu odklepać formułkę? Przeklinałem, nie słuchałem mamy, takie tam. Każdy tak gada. Dzieci, dorośli, nawet seniorzy, których rodzice dawno już na cmentarzu spoczywają. Ja bym dał panu 3 zdrowaśki, 100 na tacę, podpisał karteczki i byśmy się rozeszli w zgodzie. Pan by się nie stresował, a ja bym nie musiał słuchać tych bzdur, których i tak prawie nie słucham. Jak to ksiądz nie słucha? No nie! Pan mówi przeklinałem, a ja myślę, co mi dzisiaj ministrant... co ja sam sobie dzisiaj ugotuję na obiad. Pan mówi, że pobił pan sąsiada, a ja myślę, jaką bieliznę dzisiaj ministrant... jaką piżamę sobie dziś ubrać do snu. Takie tam. No dobrze, ale to jedną rzecz muszę wyznać. Czyli sumienie jednak swędzi. No to dawaj, bo miałem taki epizod. Jaki epizod? No taki erotyczny. No i co? Co w tym nadzwyczajnego? Każdy takie epizody miewa. Ale ja miałem taki inny. No jaki? Taki homoseksualny. I nie mogę się z tym pogodzić. A kto nie miał homoseksualnego? Dobra, nieważne. No to co tam narobiłeś? No... zadowalaliśmy się z kolegą oralnie. Znaczy naprzemienne lodziki? Tak. Ale to najpierw jeden, a potem drugi, czy na 69? A jakie to ma znaczenie dla rozgrzeszenia? Żadne. Po prostu byłem ciekaw. To dostanę rozgrzeszenie? Dostanie pan, tylko chwila. Sprawdzę w taryfikatorze jakie. No, to za to z owcą będzie 10 zdrowasiek, za te drobne to dołożę jeszcze 3 i 100 na tacę, a za ten homoseksualny incydent to nie mam tego. Widocznie księża nie uznają tego za grzech. Ale chwila, idzie ministrant, to zapytam, może on coś więcej wie. Niech pan poczeka. Dobrze. Przepraszam, chłopcze? Tak? Słuchaj, ty już dłużej tu jesteś niż ja. Powiedz mi, co proboszcz daje za loda? Loda? No loda. Wiesz, robię niedobrze. Lodzik, fellatio, no seks oralny. Za seks oralny proboszcz daje czekoladę i 2 snickersy. Co kurwa? Dobra, dzięki. Już jestem. Tak? Kup koledze czekoladę, 2 snickersy i będzie tobie odpuszczone. No dobra. No, to nara. Jeju. Ci parafianie to się coraz bardziej upodabniają do nas.